chciałam nawiązać do tej nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała twojego byłego męża, Jacka. Jak on się teraz czuje? My ustaliliśmy z rodziną, że nie będziemy wypowiadać się na ten temat. To jest trudny czas dla całej naszej rodziny. I on, to jest taki czas, który bardzo weryfikuje wszystko to, co jest ważne w życiu, wszystko to, na co należy zwracać uwagę. I był to taki moment sfokusowania się na Jacku i szczególnie ze względów na dzieci. Dzieci bardzo przeżyły. To jest dla dzieci naprawdę trudna sytuacja, ale nie chcemy o tym za bardzo mówić, bo wiesz, to jest dla nas bardzo trudne i tym trudniej było nam na przykład zrozumieć jedną z gazet, która opublikowała zdjęcia zrobione z ukrycia Jacka w szpitalu. Wiesz, wydaje mi się, że jest pewna granica godności, której nie wolno przekraczać. I robienie choremu zdjęcia w szpitalu jest absolutnie przekroczeniem takiej granicy. Jest lepiej i to jest ważne, że u Jacka jest lepiej. To najważniejsze i że ma wsparcie.